Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Skyrim. No i tutaj już otrzymaliśmy te nowe umiejętności, które dostaliśmy od tych mnichów, czy jak oni się tam zwą. Widzicie, że sroga zima i dosyć strasznie mrocznie. Coraz więcej umiejętności i te umiejętności są tutaj, czyli umiejętności magiczne. Tutaj są jak... Aha, aby odblokować krzyki potrzebne są smocze dusze, okej. Widzicie, że eteryczność, czyli tutaj sięgu ku postce, zmieniając się w istotę, której nie można skrzywdzić, ale która może również zaszkodzić innym. Czyli my po prostu możemy tą umiejętność mieć, ale musimy zabić jakieś smoki. No i oczywiście fajne różne inne rzeczy. Fajne myślę dlatego, że możemy je wykorzystywać. Oczywiście, że możemy je wykorzystywać w dalszej walce. Tak więc tak, lecimy sobie do kolejnego punktu. Gdzie my tutaj musimy iść? Okej, to gdzieś tam daleko. Tutaj musimy iść. Czy możemy... nie, ale tutaj myślę, że gdzieś tutaj... Szybka podróż jest, okej, czyli tutaj dajemy sobie szybką podróż. Ale fajny miecz ma ten elf, zajebisty, naprawdę zarąbisty mieczek. Okej, tutaj są jacyś ludzie i czy my tutaj będziemy z nimi konkurować? Raczej nie, oni nas tutaj raczej nie będą atakować. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy przyjaznymi ludźmi. I właśnie tak to wygląda. Piec hutniczy. Użyjemy. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieć. Piece hutnicze różne, okej. W piecu hutniczym możesz przetopić rudę i inne. Okej. Co my tutaj będziemy mieli teraz? Dobra, wychodzimy zresztą stąd. Nie będziemy tutaj się tym bawić. Myślałem, że będzie to troszeczkę inne. Ale jednak nie. Dobra, tutaj nie będziemy się skradać. Przyspieszymy sobie troszeczkę tempo. Myślę, że tutaj czekają nas ciekawe rzeczy. I dlatego nawet tego skracał jak na razie nie będę. No chyba, że nic ciekawego tutaj nie będzie. Tak więc tu widzimy jakieś bagna. I czy coś tutaj będzie? Raczej nie, więc myślę, że można swobodnie tą grę delikatnie skrócić. Tak więc powracamy. Przeszedłem dosłownie kawałeczek i jak widzicie, pojawił mi się smok. Smok jest tam. Ja go nie pokonam, nie mam szans, jestem za słaby. Oj, tutaj widzimy ciekawe miejsce, tak więc bardzo ciekawie. Tutaj chyba są smocze rejony. Tam widzimy wilki, więc no, jest ciekawie i zapowiada się całkiem fajnie. Czy ten smok będzie nas atakował? Szczerze mówiąc, nie jestem wam w stanie teraz tego powiedzieć. Myślę, że dużo umiejętności można fajnie tutaj wszystkich oczywiście użyć. Czy coś nas tutaj będzie atakowało? Nie wiem, na razie mam tutaj umiejętności, więc te umiejętności sobie zobaczę. A i smok chyba we mnie atakuje. Tak, smok mnie atakuje, uciekamy od smoka. Nie można tutaj smok po prostu zabić. To jest jego rejon, tak? Oj, widzimy, że tutaj smog nas po prostu atakuje nas przez cały czas. My uciekamy, musimy uciec. Jak ja mam te smoki rozwalić? Powiedzcie mi, nauczcie mnie tego, bo ja nie wiem. Po prostu on jest bardzo silny, ja go naprawdę nie mogę powstrzymać. Tutaj są zwierzątka, ale ja muszę przed tym tutaj smokiem uciec jakoś, w jakiś sposób. Może tutaj się schylę, nie wejdę pod tą skałę tutaj chyba. Więc wezmę sobie pierw umiejętności, co my tutaj mamy. Tak więc tak. Cały czas nas ten smok sieka, cały czas on tutaj jest. Wpadam do wody. No i lecimy sobie dalej. Kurczę, jak przed tym smokiem uciec? Muszę się tego naprawdę wszystkiego nauczyć. Nie mam za bardzo siły i umiejętności jeszcze, żeby tego smoka pokonać. Schowam się tutaj pod tym. Tutaj jak widzicie... co ja robię? Co ja naciskam tutaj?
bardzo źle i bardzo... on mrozi po prostu. Umiejętności, nieugięta siła. Płomienie, dobrze, weźmiemy sobie płomienie na Z. Gdzie jesteś, smoku? Gdzie jesteś, smoku? Chyba go tak nie pokonam. Chyba go tak jednak nie pokonam. Ale będzie ciężko. Będzie naprawdę bardzo ciężko. Muszę się tu schronić, muszę się tu schronić. No ja te umiejętności jeszcze nie mam aż tak rozwiniętych, żebym tutaj mógł z nim walczyć. Jeżeli on by tutaj na ziemię zszedł, to ewentualnie mógłbym jakoś to, to po prostu zrobić, ale... Jedynie mi zostaje walka z nim w taki sposób, a nie inny. Mam chyba mało energii, tak jest, mało energii, więc muszę tutaj po prostu... muszę tutaj po prostu przestać na sekundę, na dwie sekundy, na trzy. Te smoki są naprawdę bardzo wytrzymałe, ale ja no niestety nie umiem ich pokonać. Ten smok mrozi, widzicie, że on zamraża. Życie jest już dosyć zregenerowane, ale, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Wyjdę tutaj, gdzie on tutaj się znajduje? Tam do góry nie wejdę, ale dobrze, możemy uciekać, możemy uciekać. Myślę, że tutaj po prostu nie zdołam go pokonać. Nie ma takich szans. Ja jestem za słaby. Moje umiejętności nie są aż tak rozwinięte, żebym ja tutaj mógł z tym smokiem walczyć. No i nie będę. Nie będę ryzykował. Byłoby to na pewno głupie z mojej strony. Dlatego wyciągnę sobie mieczyk. Gdzie my ten mieczyk mamy? Kolejne zwierzątka. Kolejne zwierzątka. Okej, pokonałem smok! Smok, także atakuje! Atakuje smok! Muszę uciekać, muszę uciekać! Biegnij szybciej do domku! Do domku, uciekamy, uciekamy! Smoki, smoki, niesamowite smoki! Ten smok jest naprawdę nie jest za bardzo gościnny, uciekamy, uciekamy! Szybko, 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 szybko! Do tego miejsca mamy dojść! Więc jesteśmy, można powiedzieć, w domu. Otwórz, jest! Doszedłem! Doszedłem. Tak więc, dobra, jesteśmy w tej gospodzie. No i na wielkie szczęście, nasze szczęście, po prostu doszedłem do miejsca, gdzie, gdzie powinienem dojść. Co my tutaj mamy? Prześpimy się, prześpimy się. Aha. Nie, nie kradnij, nie, nie. Nie, 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 wyjdź, wyjdź. Wyjdź stąd, wyjdź stąd. Nie możemy kraść. Okej. Należy łóżko do kogoś, nie mogę spać. Więc gdzie są tutaj ci ludzie? Ja tu miałem tutaj dojść, a w sumie można powiedzieć, że nikogo nie ma. Nikt mnie nie przywitał, co jest niezbyt dobrą wiadomością. Ale wyjdziemy sobie na zewnątrz. Okej, czyli widzicie, że oni tutaj też z tym smokiem chcą sobie poradzić. Śnieg pruszy niesamowicie. Wezmę sobie pierw Z. A, nie Z, co ja robię? Z, Q, Q, Q. Tu mamy mieczyk, mieczyk, mieczyk. Gdzie jest nasz mieczyk? Norski miecz, jest, okej. Norski miecz jest tutaj, dobra. Wychodzimy z tego. Tutaj musimy szybciej, szybciej. Musimy biec za nimi cały czas. I idziemy do punktu, w którym ten smok się znajduje. Czyli w sumie można powiedzieć, że gra zaczyna nam się bardzo rozwijać. I to mi się naprawdę bardzo, bardzo w tym podoba. Zobaczymy, gdzie jest ten smok. Tutaj zbierzemy sobie coś jeszcze. Zbierz, okej. Zbierzemy sobie nasionka i jagódki. Dobra, idzie koleś, więc śnieg zacina niesamowicie. I naprawdę... nie widać jakoś bardzo tego. O, jest smok. Jest smok.
Szybciej, szybciej, wchodzimy w to, wchodzimy w to. Tutaj mamy wejść. Dobra, wchodzimy w to. Jest smog, gdzie jest smog? O, co się stało? Ależ poleciałem, niesamowite. A to chyba tak miało być. To chyba tak miało być właśnie. Tutaj smog jest, okej. Niesamowite, niesamowite. Musimy zebrać te umiejętności od tego smoka chyba. Zabij smoka, ja nie umiem. Czy jest ten... Smog, jest tam smog. Wezmę sobie pierw leczenie. Leczenie, które na pewno mi się przyda. Okej, teraz umiejętności. No i gdzie jest ten łuk? Łuk, łuk, łuk. Jest łuk, okej. Chodź tu, smoczku, chodź. Strzela we mnie płomieniami. No tak to ja go w życiu nie zabiję, nie wiem jak tu go mam zabić. Szczerze mówiąc, nie umiem sobie z tym poradzić. Ale ubywa mu życia, kiedy strzelam w niego strzałami, może właśnie tak się to uda. Może właśnie w taki sposób trzeba to zrobić. Coraz mniej życia ma smok, coraz mniej życia. Ja przecież mam sposób na to, żeby się leczyć. Po prostu próbuję się troszeczkę skupić na grze. Okej, jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, tutaj myślałem, że już strzały we mnie po prostu nie strzelają. Coraz mniej życia ma smoczek, tak więc bardzo dobrze sobie radzimy. Nasze szczęście, ubywa mu życie dosyć szybko, ale teraz pewnie będzie próbował w nas strzelać, okej. Ajajaj, muszę uciekać, bo smog atakuje. Aj, życia mało, życia. Ku, leczenie, jest. Aaaa! Czyli muszę po prostu bardziej uważać. Muszę bardziej uważać. No i gdzie my teraz będziemy? No nie zapisałem sobie gry, niestety. Tak więc myślę, że jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz lecimy do tego smoka. Myślę, że z tym smokiem powinniśmy się uporać. Myślę, że będzie dobrze. Myślę, że powinno być ok. Tak więc pójdziemy po prostu do tego smoczka. Pośpiesz się, ok. Czyli dobra, od razu weźmiemy sobie leczenie i weźmiemy sobie norski miecz. A, nie możemy, tak, ok. Czyli biegniemy szybko, dobra, biegniemy szybko. W sumie to możemy od razu wziąć łuk. Tak więc weźmiemy sobie ten łuk. Gdzie jest łuk? Jesteś łuk, dobra. Bierzemy łuk. Myślę, że strzał powinno wystarczyć. No ale dobra, w sumie dobrze się stało, że już wiemy mniej więcej o co chodzi, więc co tam się dzieje? Dobra, jest smog, wreszcie jest smog, widzę smoka. No i biegniemy, biegniemy tam, gdzie po prostu musimy. Musimy iść tam. Dobra, mam mało energii, muszę delikatnie zwolnić, żeby po prostu móc tego smoka pokonać z tym kolesiem. Dobrze, że on mi też pomaga, co jest na pewno dużym ułatwieniem. Dlatego też zrobię sobie tak, że zapiszę sobie grę. Zapiszę sobie grę, no i właśnie tą grę zapiszę sobie w tym miejscu, ok. Zapisujemy. Dzięki temu będę mógł właśnie, właśnie... Oj, dostał, jest, dobra. O,
Okej, okay, tutaj chyba smog wyjdzie z tego. I atakujemy, atakujemy cały czas. No i on właśnie, widzicie, że on się po prostu... On po prostu żyje, no i tutaj trzeba go walić. Cały czas go trzeba uderzać. Trzeba go cały czas tutaj lać, żeby on tutaj po prostu zginął. Nie ma dosyć, już ma dosyć mało życia, ale atakuje mnie, atakuje. Łucznictwo wzrasta, okej. Okay. Jest dosyć dobrze, dosyć niedużo życia mu już zostało, więc tutaj myślę, że trzeba się po prostu będzie leczyć i trzeba będzie jakoś to, tą sytuację, że on już jest osłabiony, wykorzystać. Leczenie, leczenie, bierzemy leczenie, wychodzimy z tego. Koleś jest, widzicie, koleś w niego nawala przez cały czas, tak więc bardzo dobrze. Dobrze, robimy sobie leczenie na maksa. Teraz możemy sobie wziąć kół i możemy sobie oczywiście nie miecz, tylko łuk. Łuk, gdzie jesteś łuku, gdzie jesteś łuku, jest, dobra. Więc coraz fajniej, coraz ciekawiej się ta gra zapowiada. Coraz mniej życia ma smoczek, coraz mniej życia. Bardzo dobrze, gdzie jest ten koleś? O kurcz, czy jego zabiło? O kurde, nie, nie zabiło go, dobra. Jest coraz w gorszym stanie smog. Coraz gorszy stan smoczka. Biorę sobie ku. Leczenie, leczenie, leczenie. No i leczymy. Leczę się. Uciekam delikatnie przed smokiem. Czy zdołam? Szybciej lecz się. Mało energii. Jednak ciężko. Bardzo ciężko. Więc muszę się po prostu leczyć i uciekać. Muszę się leczyć i uciekać i w niego cały czas, jakby to powiedzieć, nawalać. Właśnie w taki sposób, więc widzicie, że jest naprawdę ciężko i to strasznie. Więc co my tutaj będziemy, no co my tutaj możemy zrobić? Jedyna rzecz, która po prostu nam przychodzi do głowy, mi przynajmniej przychodzi do głowy, to jest właśnie ucieczka. No i cały czas strzelanie mu w głowę, bo tak chyba jest najlepiej. Więc tutaj naprawdę trzeba będzie się jakoś z tym uporać. No niestety, tak to właśnie wygląda. Dobra, czekamy sobie na niego. Już mu ubywa życie. Cały czas mu ubywa życie. Dobra, ale musimy w niego strzelać. Musimy w niego nawalać cały czas. On po prostu jest osłabiony, kiedy my w niego strzelamy. Ale ubywa mu życie niezbyt szybko. No i tutaj naprawdę jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko go jakoś bardzo uszkodzić. Myślę, że sobie powinniśmy z nim poradzić, jeżeli będziemy konsekwentni w tym, co robimy. Okej, uciekł teraz, uciekł. Więc uciekamy, uciekamy. No i oddalamy się od niego. Niech on atakuje tego kolesia. Ten koleś jest bardziej wytrzymały. Nie wiem jeszcze, jak te umiejętności wszystkie robić. Naprawdę nie jestem jeszcze w stanie wam tego wszystkiego tutaj pokazać. Dosyć słabo sobie radzę jak na razie jeszcze z tymi umiejętnościami, z tym wszystkim, więc jest naprawdę ciężko. Ten koleś jest tutaj... Załatwmy to raza dobrze. Więc musimy sobie po prostu z tym smoczkiem jakoś poradzić. No niestety, jest taka, a nie inna sytuacja. Tutaj się schowamy za tą skałą. Może on nas tutaj gdzieś nie do... Nie... Jest tutaj smok, jest. Wezmę sobie leczenie. Leczenie jest tutaj w tej grze bardzo przydatnym elementem. Dlatego też właśnie tak sobie to wykorzystam. Jest smok, dobra. Norski miecz, łuk. Dobra, łuk, wyciągamy łuk. No i nawalamy w niego. Nawalamy przez niego przez cały czas. No i dobra, ten koleś jest, widzicie, dosyć wytrzymały, jednak ten smok w niego cały czas w niego po prostu zieje ogniem. No i dobra, my musimy tu wykorzystać tą sytuację.
Uciekamy, 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 uciekamy. Ten smog jest niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. Mało, mam mało energii. Dobra, biorę sobie leczenie, żeby znowu się uleczyć, żeby znowu mieć całą energię. Tak więc musimy to jakoś wykorzystać. Okej, kolejna sytuacja, kiedy możemy go pokonać. Norski miecz jest łuczek. Jest łuk, mój łuczek. Ja go nazywam łuczkiem. Kolejne uderzenia. I myślę, że powinniśmy sobie z nim poradzić. Jakoś w jakiś sposób na pewno. Kolejny strzał. Już jest blisko, już jest blisko. Aj, aj, aj. Smog jeszcze żyje. Uciekamy, uciekamy, uciekamy przez cały czas, uciekamy. Jest bardzo blisko, ale czy on nas da zabije? Nie zabije nas chyba. Jeszcze raz Q, leczenie. Uleczyć się trzeba w tym momencie, żeby naprawdę te zdrowie było w miarę dobre. I naprawdę jest bardzo blisko, żeby go pokonać. Dobra, bierzemy łuk. Jest miecz, jest łuk. Uciekamy, uciekamy. Jest, jest, jest! Udało się nareszcie, więc pierwszy smog, można powiedzieć, jest ok, jest pokonany. Więc naprawdę jesteś? Jestem, jest, pokonałem go. Przepraszam, że tak mówiłem to w taki sposób, może nie za bardzo fascynujący, to wszystko nie było tak idealnie opowiadane, ale naprawdę staram się też skupić na tej grze. Jednak są takie sytuacje, w których naprawdę jest ciężko, no i właśnie tak to wygląda. Ale staram się cały czas. Kurczę, może wykorzystam niedługo te inne rzeczy, na przykład właśnie te moce, takie właśnie piorun czy coś w tym stylu. Czyżby ona teraz była już z nami? Czyżby ona wędrowała obok nas? Zobaczymy, bo w sumie może się tak udać. Fajnie by było z kimś wędrować, bardzo by było miło i na pewno byłoby to o wiele lepsze niż wędrowanie samemu. Exactly. Nobody even remembers our name. Tak więc ciekawe rzeczy ona nam tutaj mówi i naprawdę te rzeczy są w sumie takimi rzeczami, które to jednak tą fabułę rozwijają i naprawdę warto tego czasami posłuchać, warto poczytać sobie te dialogi. Myślę, że one są naprawdę bardzo bardzo ciekawe. Kto odpowiada za powrót smoków? Właśnie, czy one tak samo same z siebie przychodzą? Raczej nie. Myślę, że jest ktoś po prostu odpowiedzialny. Nothing solid yet. But my gut tells me it can't be anybody else. The Empire had captured Ulfric. The war was basically over. Then a dragon attacks, Ulfric escapes, and the war is back on. Okay. Now the dragons are attacking everywhere, indiscriminately. Skyrim is weakened. The Empire is weakened. Skyrim słabnie i cesarstwo również. Bardzo dużo tych dialogów jest i tutaj te dialogi są, myślę, nieodłączną częścią tej gry i naprawdę trzeba te wszystkie dialogi po prostu przeczytać i żeby cokolwiek się dowiedzieć. Chciałbym się jeszcze właśnie nauczyć używania tych mocy, tych innych mocy. Może przyjdzie mi to z czasem, kiedy w tą grę więcej pogram. Spotkajmy się w Rzecznej Puszczy. Miej oko na niebo, będzie tylko gorzej, okej.
wykonane ostrze w ciemności. To zostaje wykonane. No i w sumie list żelazny, rozpoczęte nowe zadanie. Tak więc, cóż, myślę, że odcinek fajny. Fajny, ciekawy i na pewno wreszcie zaczęło się dziać coś konkretnego. Smok został pokonany. Smoki są bardzo, bardzo trudne do pokonania. Tutaj jest koleś. Jeszcze tych kolesi już na koniec gry sobie przeszukamy. Tutaj tarcza raczej nie. Okej, strzały jak najbardziej tak. Pochodnia? Nie, okej, nie chcę pochodni. Tutaj coś jest, co by mi mogło po prostu pomóc. Nie, raczej nie. Ten koleś tutaj jest już sztywny. No i dobra, cóż, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim. Myślę, że odcinek, w którym także zmierzymy się ze smokami, będzie naprawdę fajnie. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, cześć.